Cześć, witam znad majowego stawu. Mamy majówkę. Zobaczcie, tak to w tej chwili wygląda. Chodzi sobie robot, który nam doczyszcza staw. My nigdy w tym okresie, kiedy się jeszcze nie zażywa kąpieli, nie doczyszczamy stawu, dlatego że chcemy, aby te resztki glonów czy biofilmy stanowiły schronienie czy pożywienie dla rozwielitek, janek. Także takie jest nasze podejście. Zobaczcie, ja dzisiaj powiem o paru rzeczach. Pierwsza rzecz to tutaj mamy stracha. Nie jest to strach na wróble, tylko na kaczki. Również jest instalacja, która ma je odstraszać. Używamy tego w tym roku dlatego, że kaczki chciały się tutaj zalęgnąć, a one, pamiętajcie, nie są wskazane w stawie kąpielowym, dlatego że po pierwsze wprowadzają nam odchody, a co gorsze, potrafią przywlec na swoich piórach różnego rodzaju patogeny, i to jest między innymi cerkaria. Także to jest przywra kacza, która dla ludzi nie jest niebezpieczna, niemniej jednak powoduje takie niemiłe swędzenie później. Także pamiętajcie, gońcie kaczki. I teraz przechodzimy sobie do komory filtracyjnej. Tutaj zobaczcie. I bardzo często zadajecie nam pytanie, czy klienci zadają nam pytanie, po co stosować komorę filtracyjną. Komora filtracyjna pomaga nam w obsługiwaniu takiego stawu. Zobaczcie, tutaj mamy teraz taki przykład, to specjalnie jest zestawione. Mam nadzieję, że to będzie widać. Z tej strony, gdzie woda napływa do komory, mamy dużo wyższy poziom i to jest taki poziom, który jest w stawie, a tutaj zobaczcie, tej wody jest niewiele, tak? Jest to spowodowane tym, że w czasie czyszczenia mnóstwo zanieczyszczeń nam wpłynęło tutaj do tej pierwszej komory sedymentacyjnej. Zresztą widać nawet, ile tutaj tych zanieczyszczeń jest, i zobaczcie, gąbki są bardzo mocno zatkane. Tak, dlatego ta woda nie przepływa. Nie, tutaj może będzie lepiej widać, tak? Tutaj mamy taki poziom wody, a tam mamy taki poziom wody. Także zobaczcie, komora nam zbiera te wszystkie zanieczyszczenia i my jesteśmy w stanie w jednym miejscu sobie je wybrać. Także tak to działa, dlatego jest stosowana komora. I bardzo ważna sprawa następna to jest taka, że woda jest przefiltrowana, czyli po komorze my na strefy regeneracyjne, na filtry dajemy wodę przefiltrowaną, bez zanieczyszczeń takich stałych, które mogą nam powodować tak zwaną kolmatację, czyli zatykanie się złóż. Są oczywiście systemy na rynku, które ciągną wodę, czy wtłaczają wodę na filtry bez takiego mechanicznego oczyszczenia, ale niestety takie filtry muszą po prostu będą podlegały tej kolmatacji i z biegiem czasu się zatkają. Także my sobie tutaj jeszcze dzisiaj pracujemy, no i czekamy, aż będzie rozpoczęcie sezonu kąpielowego. Na razie, dzięki.